Więc towarzysze, witam w drugim odcinku dyskusji z towarzyszem z postęp.org. Więc tutaj chciałbym właśnie poruszyć taki temat, kwestię Wegetarianizm. wegetarianizmu. No właśnie, ja jestem robotnikiem i mogę powiedzieć, że pracuję w miejscu, gdzie jest dużo emigrantów z Afryki. No i taka moja wstępna obserwacja, jak jesteśmy wszyscy razem w czasie przerwy, kiedy coś jemy, no to no, i ja jestem mięsożercą i wszyscy moi tutaj koledzy z pracy też jedzą mięsa, dużo tego mięsa jedzą. No ale równocześnie, więc to jest taka moja pierwsza obserwacja z Francji, gdzie przebywam w środowisku robotniczym, gdzie się je dużo mięsa, ale równocześnie bywam czasami, kiedyś częściej, teraz rzadziej, w środowiskach właśnie lewicy komunistycznej, antykapitalistycznej, różne tam brałem udział w różnych tam zebraniach, w jakichś tam obozach, coś tam starałem się ludzi poznać, porozmawiać. No i tutaj rzecz, która mnie no tak zdziwiła, to to, że przynajmniej we Francji jest w tej chwili ogromna moda na łączenie walki z kapitalizmem z różnymi formami właśnie, czy to wegetarianizmu, czy weganizmu, czy walką o wyzwolenie zwierząt. No i ewidentnie tutaj widzę, ja mam pewien problem z tym. Taki wewnętrzny, to znaczy, no zawsze tutaj odwoływałem się do tej koncepcji marksistowskiej, gdzie Marks mówił, że tą siłą zdolną do obalenia klasy robotniczej jest, znaczy, do obalenia kapitalizmu jest klasa robotnicza. No i ta klasa robotnicza, którą ja widzę, to jest klasa robotnicza jedząca mięso. A później ta siła, która no, chciałaby być awangardą klasy robotniczej, ona tego mięsa nie je. Przynajmniej we Francji, docieranie z programem marksistowskim czy antykapitalistycznym do tej emigranckiej klasy robotniczej wychodzi im bardzo, bardzo słabo. Wiele jest pewnie przyczyn, ale jedną z tych przyczyn pewnie jest też to, no, że tutaj no, jest to takie zderzenie dwóch różnych światów. No więc no, jeśli właśnie no, przyjdzie taki no, człowiek, który będzie łączył Marksa właśnie z takim nakazem: słuchaj, to ty musisz wstąpić do naszej partii, ale na dzień dobry musisz przestać jeść mięso. No to taki emigrant z Afryki, on nigdy do takiej partii nie wstąpi. No powie, nie, dla mnie jedzenie mięsa jest ważniejsze niż obalanie kapitalizmu. No. Więc właśnie, no co ty tutaj sądzisz o tym? Dzień dobry, chciałbym powitać wszystkich słuchających naszej audycji. Można to chyba określić mianem, jak to się mówi, w tych nowoczesnych czasach. Modnie się to jakoś nazywa, takie streaming audition, jak to się nazywa. Podcast? O, podcast właśnie naszego podcasta. Melduje się towarzysz Łukasz Czaja, kryptonim operacyjny z Postembor. No cóż, na temat generalnie łączenia walki klas z wegetarianizmem, szeroko pojętego tematu wegetarianizmu, mam do powiedzenia jedną konkretną rzecz, którą chciałbym na samym wstępie zaznaczyć. Później oczywiście możemy kontynuować temat, natomiast generalnie uważam, że samo rozwodzenie się nad jadłospisem i stylem jedzenia, czy to właśnie, czy ktoś jest mięsożercą, czy wegetarianinem, zawsze uważałem i będę uważał za temat zastępczy, ponieważ uważam, że powinniśmy generalnie szukać tematów, które klasę robotniczą i poszczególnych robotników łączą i przybliżają do siebie, zamiast wynajdywać wszystkie kolejne nowe rzeczy, które nas dzielą, różnią od siebie, ponieważ jest tylko mydlenie oczu i zaciemnianie faktycznego obrazu sytuacji. Natomiast no, co mogę dodać na temat wegetarianizmu? Sam jestem wegetarianinem od blisko 20 lat, też pracuję jako robotnik, też na co dzień mam styczność z imigrantami na przykład z Afryki czy z innych części globu i też wśród nich tak naprawdę no, zjawiskiem wręcz ewenementem byłby weganizm lub wegetarianizm. Natomiast generalnie sam osobiście
Nie zwracam na to większej uwagi, ponieważ dla mnie jest to no, temat w sumie indywidualny wybór po prostu kwestii żywieniowych i w rzeczywistości nie łączyłbym tego jako działacz organizacji robotniczej w żaden sposób z moją walką polityczną. Tak naprawdę rzadko pewnie kto w ogóle w moim miejscu pracy wie w ogóle, że jestem wegetarianinem, bo po prostu nie rozmawiamy o tym, kto co je, nawet nikt na to nie patrzy, kto co je. To jest w sumie tyle na no, tak tytułem wstępu. Nie wiem No dobra, o no czym w każdym razie powiedzieć. Troszkę mi tutaj popsułeś koncepcję. nie no, kontynuujmy. Koncepcja była taka. No, jest we Francji sporo tego typu ludzi, którzy jednak no, łączą wegetarianizm z tutaj kwestia nie wiem, wyzwolenia zwierząt i walka z kapitalizmem. I dla nich to jest jakby kwestia, no tak samo ważna jest walka z kapitalizmem, jak walka właśnie tutaj o wyzwolenie zwierząt. I czasami nawet to ja odnoszę takie wrażenie, że ci ludzie, no oni lubią mięso, oni by chcieli jeść mięso, ale oni się poświęcają, robią coś takiego, no, że ja, ponieważ dla mnie jest to kwestia polityczna, zdecyduję się ze względów politycznych na to, żeby zrezygnować z mięsa. No i tak, no i do tego jest jakby, no na przykład wiesz, no w praktyce to wyglądało tak, no że ja brałem udział w takich, no przez rok brałem udział w takim seminarium dotyczącym działalności literackiej niejakiego Stefana Engela. Ten Stefan Engel to taki tam teoretyk niemieckiej partii maoistowsko-stalinowskiej MLPD. No i tam właśnie są ludzie, którzy we Francji no, chcą zainstalować coś, no, jakąś siostrzaną sekcję tego MLPD. No i właśnie tam przetłumaczyli kilka książek tego Engela na język francuski, no i tam wynajęli salę, no i po prostu no, zapraszali ludzi. Dla mnie to było ciekawe, no po pierwsze no te książki, no to ciekawe, no ale także ze względów językowych, także ze względów, no że po prostu ludzie z różnych organizacji mogą się spotkać i pogadać o teorii, no. Bo to mało zazwyczaj się gada o sprawach bieżących, praktycznych, mało o sprawach teoretycznych, a tutaj właśnie było na odwrót, no, łączyć się w sprawach dyskutowania o teorii. No i to więc to były takie miłe posiadówy, tam załóżmy no, ze 3-4 godziny. Zaczynało się tam, nie wiem, od 10, siedzenie 3-4 godziny, później jakiś obiad, a później jeszcze kontynuowanie, więc to taka właściwie spotkanie no, na prawie cały dzień. Tak jak zaczynało się to od 9 czy od 10, to tak kończyło o 17. No i ta przerwa, o ile dla mnie to jakby esencją była no, sama treść książki i dyskusja o tym, no to było tam część takich no, osób, głównie dziewczyn, które wykorzystywały tą przerwę, żeby właśnie no, promować wegetarianizm. No i tam przynosiły, tam był taki zwyczaj, że każdy musiał tam coś przynieść do żarcia, no to ja tam się jakoś specjalnie nie fatykowałem, szedłem do supermarketu, jakieś ciasteczka, jakieś czekoladki za tamten, po prostu przyniosłem, rzucałem, tyle. A tamte jakieś przygotowywały sałatki i to zawsze warzywa, zawsze i tak dużo mówienia o tym właśnie, nie wiem, jakieś tutaj, no, jakieś różne formy, takie, nie wiem, takich małych kotlecików, a że to nie jest mięso, tylko jakaś tam, nie wiem, jakiś tam... Soja powiedzmy. I taka prezentacja właśnie, nie? I od tego właśnie ciąg dalszy, no, że no, we Francji jest bardzo taka silna organizacja, pewnie to jest, no, ogólnoświatowa, nie wiem, no, wiem, że we Francji to jest silne, że sieć ekologów, którzy chodzą do rzeźni, i nakręcają tam z ukrytej kamery jakieś tam, jak tam zabijają te zwierzęta, wrzucają to na YouTube'a, później wrzucają jakieś tam zdjęcia tych rzeźników, mówią, a ten tutaj rzeźnik z tego filmu to mieszka tam, nazywa się tak i tak. Tam nawet są później ataki personalne na tego rzeźnika, że tam, nie wiem, przyjeżdżają ci ekolodzy, łapią dziecko tego rzeźnika, pokazują mu film, gdzie ich ojciec tam morduje świniaki, no i po prostu no, terroryzują tych rzeźników, no, że ci, wy terroryzujecie zwierzęta, to my będziemy terroryzować rzeźników.
No i takie są właśnie część ludzi. No to wiesz, no ja bym to określił specyfiką francuską. Coś takiego u nas byłoby w Polsce na lewicy niemożliwe, bo ludzie po prostu mają zupełnie inne problemy życiowe niż we Francji tak naprawdę. Wyobrażasz sobie u nas na lewicy tak, wyobrażam. Coś Ja mogę powiedzieć, że mój brat, starszy brat, jak działał kiedyś w organizacji o nazwie Solidarność Socjalistyczna. Czyli była pracownicą. Tak, 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 była petycja. To on tam współpracował z niejakim Robertem Borowskim. Nie wiem, czy ten człowiek jeszcze żyje, czy istnieje. Jeśli żyje i istnieje, to pozdrawiam. No ale była sobie taka postać, ten Robert Borowski. No i ten Robert Borowski właśnie no, wyprął mózg mojemu bratu, zrobił z niego wegetarianina. No i później założyli zespół muzyczny o nazwie Iskra. No i tam właśnie bardzo ładne nawiązanie. Mieli właśnie piosenkę taką, kilka ładnych piosenek. Taka piosenka była, najbardziej mi się podobała, to Nowy 1917 rok. No ale mieli też piosenkę Niszcz kapitalizm. I to niszcz kapitalizm to właśnie było o to, że właściwie należy ten kapitalizm niszczyć, ale cała ta argumentacja, dla którego należy niszczyć kapitalizm, no to że kapitalizm, nawet zapomniałem, mógłbym to zaśpiewać, ale zapomniałem tekstu, ale w każdym razie no, chodziło o to, no, że ten kapitalizm, no to on niszczy planetę, zabija zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. Znaczy z tym akurat bym się zgodził, ponieważ no, zresztą ty też na pewno się zgodzisz, że kapitalizm niszczy tą planetę, jest to jedyna planeta, którą mamy i na której możemy w tej chwili funkcjonować w jakikolwiek sposób. Natomiast generalnie jestem zwolennikiem walenia w kapitalizm z każdej możliwej strony. O ile tylko tak naprawdę atakujesz kapitalizm, nieważne jaka jest twoja argumentacja i jakie są twoje moralne motywacje do tego, o ile atakujesz kapitalizm, zawsze jestem po twojej stronie. No ale dobra, no to weźmy na przykład kwestię ataki na kapitalizm zawsze na propsie, słuchajcie. No tak, tak, ale kurde, no trzeba oddać kapitalizmowi, że ten kapitalizm ma swoje zalety. I na przykład no, cała ta procedura na przykład tworzenia żywności dla takich sieci jak, nie wiem, KFC, te Kentucky Fried Chicken, no to mi to imponuje, no. Mi to imponuje, no, że po prostu no, tworzył gigantyczne fermy, gdzie są te kurczaki. Te kurczaki oczywiście nigdy nie widzą słońca. Nie obchodzi mnie to, że nie widzą słońca. W każdym razie trafia to później wszystko do tych restauracji KFC. Jest tam obsypywane panierką, smażone w tłuszczu i smakuje bardzo dobrze. No i ludzie to... Ja to uwielbiam. No. I no, kiedy ja porównam no, ten system właśnie, który jest obecnie z feudalizmem, gdzie tam chłop jadł mięso raz w roku, czy tam przy okazji świąt i to była wielkie halo, że zjadł mięso, a tutaj to te kurczaki z KFC można jeść codziennie. I to jest tanie, no to nie jest, to nie jest rzecz... No to znaczy, no, to nie ulega wątpliwości, że pod względem wytwarzania i zaawansowania, wiadomo, środków produkcji i sposobów generalnie wytwarzania dóbr i usług, kapitalizm jest systemem nadrzędnym wobec feudalizmu. No, dlatego się feudalizm przekształcił w ramach walk klasowych i rewolucji w kapitalizm, no, ponieważ był bardziej opłacalny i po prostu no, poziom sił wytwórczych był taki, a nie inny, że po prostu musiał się feudalizm skończyć. Nikt tego nie kwestionuje. Kapitalizm rozwinął w sposób absolutnie doskonały swoje siły wytwórcze, natomiast no, problem jest taki, że w tej chwili przestał on już być faktycznie nośnikiem postępu, a zaczął być hamulcem rozwojowym dla nas, dla robotników, no nie? Rany, no... No tak, ale jest kwestia tych kurczaków, no. No bo no, czy my uważamy, że komunizm jest ideologią, która ma przede wszystkim wyzwolić ludzkość? Czy też uważamy, że komunizm jest ideologią, która ma w ogóle wszystkich wyzwolić ze wszystkiego? No, ma także wyzwolić zwierzęta z ucisku ludzkiego. No. To znaczy w ogólnym, powiedzmy tam,
w historycznej perspektywie zatem, powiedzmy, nie wiem, 200, 300, 400 lat, najprawdopodobniej tak, jeśli na świecie zapanuje całkowicie komunizm i generalnie już znikną wszelkie państwa i wszelkie formy ucisku, no to faktycznie wtedy najprawdopodobniej ludzie będą już podróżować na porządku dziennym na Marsa i przestanie po prostu być potrzebne w jakikolwiek sposób spożywanie mięsa. Natomiast no, Dlaczego? to jest kwestia tak odległa ewolucyjnie i tak dalej, że no, Ale ja czekaj, w tej czekaj, chwili ale nie widzę powodu, żeby czekaj, sobie nie mógł czekaj. sprzątać głowę. To znaczy, ja od razu powiem tak, no ja sobie zaprzątam tym głowę z dwóch powodów. No po pierwsze dlatego, bo walka o mięso jest jakimś tam elementem ruchu robotniczego i chyba nawet w tych postulatach sierpniowych tam jeden z tych 21 postulatów, nie ten dotyczący transmisji mszy z papieżem, ale był też inny postulat dotyczący tego, że oni chcą mieć więcej mięsa w stołówce. To był jeden z postulatów sierpnia? No dobra, może i był, nie wiem. No w Nie każdym pamiętam razie, przecież. no ale dobra, no nawet jeśli nie to, no to wiesz, te nieliczne protesty robotnicze przeciwko PZPR to były no właśnie wtedy, kiedy podnoszono Podnoszono ceny, ceny tak. mięsa. No, generalnie, kiedy ceny były podnoszone, Tak, to ale to mówimy. mięso to wiesz, no w każdym razie robotnicy no walczyli o to, żeby to mięso było dostępne. Wiesz, no to były inne czasy, inne warunki. Dzisiaj generalnie, kiedyś, powiedzmy 100 Ale lat, czekaj, czekaj, no czekaj, ale to za mojego czekaj. życia, za No mojego życia, tak, to jak za inne mojego czasy? też, ale jednak sytuacja zmieniła się w taki sposób, że dajmy na to, jaki był wizerunek bogacza burżuja 100 lat temu. Gruby gość spasiony z cygarem we fraku i tak dalej, przedstawiany jako świnia, no nie? Dzisiaj generalnie taka postura, jaka wtedy 100 lat temu była burżuja, jest utożsamiana i zresztą zupełnie słusznie z plebsem, z proletariatem, który się opycha w tym KFC, w tym McDonaldzie i tak dalej, bo po prostu nie stać go nic na nic bardziej wartościowego, tylko wpieprza te właśnie te takie przetworzone GMO i tak dalej, modyfikowane, im więcej, tym lepiej, im taniej. I tyje, no po prostu nie w mięśniach, ale po prostu w masie tłuszczowej. Generalnie czasy się na tyle zmieniły, że tak powiem, spożywanie mięsa nie jest więcej synonimem dobrobytu jako takiego, samego mięsa jako produktu. Dzisiaj synonimem dobrobytu, przynależności, że tak powiem, do klas wyższych jest zdrowe odżywianie. No, zdrowe odżywianie, ta moda na ekologię, na wiesz, na, nie, na żywność niemodyfikowaną genetycznie i tak dalej, i tak dalej. To jest synonim, że tak powiem, sukcesu dzisiejszego. A nie ta otyłość, która No kiedyś dobrze, symbolizowała bogactwo. ale czekaj, czekaj. No, czyli możemy powiedzieć, że bo jednym tutaj z czynników, który prowadzi do rozwijania się tego wegetarianizmu, no bo to jest, jak my spojrzymy na Europę Zachodnią, to widać, że tego jest coraz więcej. No. Jest coraz W więcej Polsce też wegetarianizmu. zresztą. No. Coraz więcej wegetarian, powstają jakieś różne specjalne sklepy dla weganów, tam wegetarianów, jakieś sklepy, restauracje i tak dalej. No w każdym razie ze zjawiska jakoś tam marginalnego staje się to zjawisko no, już na tyle ważne, że zaczął się tym interesować po prostu przemysł i rynek. No ale jest to, sam to powiedziałeś. Znaczy nie powiedziałeś tego, ja to dopowiadam, no, że jeśli burżuje, no to oni stawiają na tą zdrową żywność. I Tak. także się mówi, że jednak to jedzenie warzywek jest zdrowsze, bo tutaj jest zdrowa żywność, także która powoduje, że chudniesz, no ta mniej tłusta, No, tak. że warzywka są mniej właśnie tłuste od mięsa. Ładna sylwetka, Tak, 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 zabudowa. tak, tak. Więc pytanie jest takie, no, czy ci komuniści, którzy przechodzą na wegetarianizm, to czy oni nie inspirują się tutaj że to burżuazja ich inspiruje? O to ci chodzi. No to znaczy, no wiesz, no generalnie w każdym systemie jest tak, że myśli klasy panującej są myślami ogółu, prawda? Natomiast samo pojęcie wegetarianizmu i idei niejedzenia mięsa jest znacznie starsze niż nawet feudalizm, czy w ogóle o rany. No pierwsi wegetarianie już tak naprawdę znani, że tak powiem, nam ze źródeł piśmiennych, to już byli w czasach starożytnego Rzymu, państwa miasta, więc to tak naprawdę jest zjawisko.
nie nazwałbym tego modą, to jest po prostu czekaj, czekaj. sposób na życie. To czekaj, jest ja to starsze niż samo pierwszy raz niewolnictwo. O tym słyszę teraz. No. Nie słyszałeś nigdy o wegetarianach w Stanach Nie, Zjednoczonych? Ja słyszałem o tym, że ludzie byli biedni. Nie, po prostu. To chodziło o to, że po prostu ludzie nie jedli mięsa z własnego etycznego wyboru od tysięcy lat. To nie jest zjawisko, które się pojawiło w ostatnich 30 latach na fali New Age'u. Znaczy może wypłynęło, stało się popularne, modne, ale w rzeczywistości samo zjawisko etycznego wyboru niespożywania mięsa jest znacznie starsze niż sam kapitalizm, niż nawet feudalizm. Kto wie, być może nawet starszy niż system właścicieli niewolników i niewolników. Okej, okay. No ale ja mnie interesuje, czy ty, no, to znaczy, no znowu, bo ty mi trochę popsujesz koncepcję, no, ale... Jestem tutaj od Ale są tacy, którzy ewidentnie łączą tak. ten wegetarianizm i mówią, że prawdziwy antykapitalizm, prawdziwy właśnie komunista to jest taki, jak ty możesz być komunistą, który je mięso, no? To jest... Znaczy, no wiesz, musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak etyczna konsumpcja w warunkach kapitalizmu. Po to, żeby faktycznie konsumpcja, nieważne czy ktoś je mięso czy nie, była etyczna, trzeba najpierw znieść kapitalizm, a dopiero później zajmować się można ewentualnie w sposób aktywny kwestią wyzwolenia zwierząt, czyli faktycznie najpierw oczywiście że tak powiem, naszym planem, naszym celem numer jeden jest wyzwolenie proletariatu. Nieważne, czy on jest mięsożerny, czy wegański. Tak naprawdę łączenie, uzależnianie, że tak powiem, walki politycznej od stylu jedzenia no jest po prostu w sumie niedorzecznością kompletną. Nie wiem, jak ktoś twierdzi coś takiego, że ty możesz być komunistą tylko wyłącznie wtedy, kiedy spożywasz coś takiego, a nie coś innego, albo jak prowadzisz taki tryb życia, a nie inny, albo coś takiego, albo wierzysz w to lub w coś tamto, a nie w to, w co ja, to nie możesz być już rewolucyjnym robotnikiem, no coś takiego jest po prostu niedorzeczne. Ktoś, kto mówi coś takiego, sam nie jest komunistą najprawdopodobniej, tylko mu się wydaje. No ale jest to zjawisko, które się ewidentnie rozpowszechnia. Być może w Europie Zachodniej, nie sądzę, żeby w Polsce było to aż tak widoczne. Zetknąłeś się faktycznie z czymś takim na skalę masową? To znaczy skala masowa w stosunku do lewicy w Polsce jest trochę za dużym słowem, no ale... Znaczy, wiesz, no inna czemu? Jest sprawa taka, no, że ja dokonałem pewnych tutaj no świadomych wyborów także towarzyskich, no, że ja od pewnego czasu, no jeśli utrzymuję kontakt z kimkolwiek w Polsce, to tylko z kimś, z kim mam ochotę utrzymywać kontakt, no. Więc albo utrzymuję kontakt z rodziną i wiem, co słychać u mojej rodziny, albo utrzymuję kontakt z ludźmi, którzy no, z którymi choć trochę coś mnie łączy, no, nie są to zawsze, że nie wiem, 100% zgodności, no, ale choć trochę przynajmniej coś musi mnie łączyć. Kiedyś, jak prowadziłem portal Lewica bez cenzury, to ja miałem tą możliwość, że ja no, robiłem portal ogólnolewicowy z perspektywy komunistycznej, więc no, to wymagało ode mnie, żeby chodzić po różnych imprezach, troszkę jako tutaj osoba, która prowokuje, która tutaj wrzuci jakiś kij w mrowisko, troszkę jako obserwator, troszkę jako osoba, która szuka ewentualnych ludzi do wyciągnięcia, do akcji. No ale w każdym razie no, było coś, co mnie ewidentnie pchało do tego, żeby chodzić po różnych środowiskach, obserwować i tak dalej. I dzięki temu też ten portal, no to był wtedy... no jakoś tam popularny, no bo ja miałem dostęp do różnych informacji, a nie tylko jakby do wąskiego grona no, komunistów, no. Ale w tej chwili z takimi ludźmi no, w Polsce kontaktu nie mam, nie szukam, ale wydaje mi się, że oni bardzo tutaj no, podchwytują te mody, które idą właśnie idą z zachodu. Że to właściwie no, nie ma się to specjalnie doszukiwać jakichś różnic, no bo to jest po prostu zazwyczaj, no to jest no, tak i tak jak to wygląda właśnie w pracowniczej demokracji, czyli jest to taki no, klasyczny przykład organizacji całkowicie, no właściwie bez polskiego mózgu, no to jest dwójka... Ale mają londyński? Tak, ale wiesz, że tutaj masz
całkowita jakby no, kalka. Kalka. I działalność polskiej sekcji jest po to, żeby legitymizować tam Andiego i Elisif przed centralą w Londynie. I tutaj ciekawa jest no, działalność Ilkowskiego. Bo Ilkowski, który jest no, jakby tym najbardziej rozpoznawalną chyba postacią w Praszeniu Demokracji, to on równocześnie jednak można znaleźć wypowiedzi Ilkowskiego na YouTubie i on tam jest zapraszany właśnie do telewizji jako politolog, jako działacz antywojenny. No, jest doktorem, nie? W końcu. Jako związkowiec tam z ZNP i w tym charakterze jest zapraszany. To nie jest tak, że Ilkowski jak idzie do telewizji, on tam oczywiście tak zbyt często to tam do tej telewizji nie chodzi, no ale... Nie tyle co Ikonowicz. Ikonowicz to też sobie teraz tak często nie chodzi. Ikonowicz chodził wcześniej, no teraz to... Nie zapraszają go już tak często. Ikonowicz dużo stracił, bo on miał swój kanał na YouTubie, który mu robił właśnie tamten Borys, no ten kanał Krikritat, to on cały czas chodził za Ikonowiczem i go nagrywał. W pewnym momencie Borys zaczął robić kanał Zmiany, więc już jakoś tam Ikonowicz stracił swojego kamerzystę. Nowy się nie pojawił. Więc no to. To było troszkę zjawisko, które się na YouTubie to jest tak. No, dużo musisz być na YouTubie, żeby cię zapraszali do telewizji. Nie macie na YouTubie, to cię do telewizji nie zaproszą. To nie jest tak, że. Wiesz, albo, ikona, albo. Ikona znali jeszcze zanim YouTube w ogóle został wymyślony. No tak, tak, ale w tej chwili to wiesz, Ikon nie jest zapraszany do telewizji jako działacz polityczny. On jest zapraszany do telewizji jako albo właśnie działacz lokatorski, albo jako. Albo jako brat Magdy Gerskę. To ona w tej chwili tutaj no, rządzi w tym. To, kurde, ale miałem jakiś wątek, no, tylko. Czekaj. Mówiliśmy o tym, że kalkę robi pracownicy demokracji. A, tak. Więc to jest bardzo ciekawe dla słuchaczy, którzy to słuchają. Możecie tutaj zrobić test, więc obejrzyjcie, wpiszcie sobie tam na YouTubie Filip Ilkowski. Wysłuchajcie sobie jego tam wypowiedzi i on tam w tych, jak już trafia do naprawdę czegoś takiego poważnego, to on tam słowo pracownicza demokracja nie pada. On czasem dodaje, że zazwyczaj to, on to dodaje na końcu, ale no, to jest zazwyczaj zupełnie tak pytanie, no, czy on to robi dlatego, no bo tutaj no, jest jedną nogą w pracowniczej demokracji, a drugą już jakby się z tym nie identyfikuje i szuka jakby czegoś innego, czy też no nie może tyle mówić o petycji, bo to go no, nie wpuszczą go do telewizji, czy też jakieś inne, no w każdym razie no przez to, że właśnie on nie mówi o tej petycji, to te jego wypowiedzi są ciekawsze, no tam czasami on tam mówi jakieś tam, widziałem, już nawet nie pamiętam, coś o Korei chyba coś mówił, czy coś. Mhm. Kurde, no, już nie pamiętam o co chodziło, ale tak kiedyś obejrzałem jego jakąś tam rozmowę o Korei chyba. Mówię, kurwa, on całkiem sensownie mówi ten Linkowski, no co się stało, no. Bo tak wiesz, no, u Andiego to tam nigdy nie znajdziesz jakiejś takiej odkrywczej myśli, no. To zawsze jest mniej więcej to, że cokolwiek by się nie działo, to że zawsze ruch rośnie, że tak, tutaj już... Inicjatywa Stop Wojnie gromadzi mnóstwo ludzi i tak dalej. Działają oni jeszcze jako inicjatywa Stop Wojnie? Nie wiem, to wiesz, to zawsze jest, no... No ja mogę powiedzieć, że tam troszkę się... Bo ja, u mnie to jest, wiesz, tak falami ja się czymś interesuję i przestaję się interesować. Na przykład w ogóle nie oglądam telewizji francuskiej, ale był taki moment 2 miesięcy, kiedy bardzo dużo oglądałem telewizji francuskiej w związku z wyborami. Tam były te wybory prezydenckie i naprawdę do ostatniej chwili nie było wiadome, no, kto tam dojdzie do drugiej tury. No bo było wiadomo, że już kto dojdzie do drugiej tury, to wiadomo, że wygra z Marine Le Pen i będzie prezydentem. Ale no bardzo długo, jakby na początku faworytem był Sarkozy.
Później, no i były te prawybory w partii tej republikańskiej i tam, ni stąd, ni zowąd, właśnie miał wygrać albo Sarkozy, albo Juppé i A wygrał tu Fillon. nagle, I a tu wygrał ten nagle. Fillon. No, nie wiadomo w ogóle skąd się wziął, bo jakby ten w ogóle zero jakiejś charyzmy, ten Fillon, no, ale on został wybrany, więc później było, a dobra, to Fillon będzie prezydentem. No i jak wybrał ten Fillon, to od razu mu wytoczyli ileś różnych afer. Więc ni stąd, ni stąd wylansował się ten Macron. No. Ta Więc finansista, tam tak, ale przedsiębiorca. to widać było, jak media kreowały tego Macrona, że po prostu no, one najpierw pompowały tego Fillona, a później, jak ten Fillon się to całkowicie skompromitował, no to zaczęły pompować tego Macrona i po prostu no, to było tak obrzydliwe, no, A że zapraszam. czy on ma jakieś udziały poważne w jakichś głównych stacjach telewizyjnych we Francji, czy nie? Nie? No ale wiesz, no gościu był, Może po pracował. prostu zna odpowiednie osoby. Nie, ale nie chodzi o to, że on. Wiesz, chodziło o to, no, że po prostu no, kapitał musi mieć jakiegoś kandydata, który no, będzie reprezentował interesy kapitału, a równocześnie będzie na tyle przystępny dla ludu, że ten lud go wybierze. No. Ten Fillon, no to był w polityce i jest w polityce od lat, no, od zawsze. No. Tylko, że tam jest na początku jako tam. Samorządowiec, później coś tam, więc wiesz, tak sobie ciłał i zawsze był w cieniu. Albo w cieniu Sarkozy'ego, albo w cieniu innych, więc tak, no, mieli na pewno na niego mnóstwo kwitów, ale nikomu nie zależało, żeby te kwity ujawniać, no. Więc jemu się wydawało, że on ma takie czyste rączki, bo po prostu nikt żadnych kwitów nie ujawnia. Jak tylko wygrał te prawybory, kurde, zrobili z niego miazgę, no. A jeszcze wiesz, jak zazwyczaj jest tak, że jak kogoś raz oplują, ale gość jest doświadczony w polityce, to on umie z tego wybrnąć. Na przykład mistrzem jest Sarkozy. Na Sarkozy'ego to tam mają, kurde, nie wiem, 10 różnych spraw. A on cały czas jakoś tak się wyśmiewuje. Lawiruje Tak, 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 ten. bo on, no wiesz, no, to jest jedna rzecz, jakiej ty nie możesz zrobić, to się nie możesz obrażać na dziennikarzy. No. Bo jeśli ty, kurde, oni do ciebie przyjdą i powiedzą, i ty zbluzgasz dziennikarzy, to oni już ci nie odpuszczą. Samobójstwo. Tak, więc wiesz, więc tutaj Sarkozy zawsze to jakoś umiejętnie tam, wiesz, no jemu też jest łatwiej jako osobie, która była prezydentem i który ma ochronę prezydencką do końca życia, no, mimo że już nie jest prezydentem, więc tak może się człowieka pozbyć po prostu, dobra, spieprzaj, no, mówi do ochroniarza, to... no ale dobra, a ten, no nie dość, że ma aferę, to jeszcze zupełnie nie był psychicznie gotowy do tego, żeby z tych afer wybrnąć z twarzą. No więc go ucięli, wlansowali Macrona. No ale dobra, no i tam później, jak już była druga tura, to już wiadomo było, kto wygra, więc to było nudne, ale ten sam wyścig prezydencki był bardzo ciekawy. Ja nie wiem, czy ja mógłbym wskazać jakiekolwiek wybory, no, za mojego życia, które by były równie ciekawe, jak te ostatnie wybory prezydenckie we Francji. To znaczy wybory, gdzie ty, no, na 3-4 miesiące przed wyborami jeszcze nie wiesz, kto zostanie prezydentem. To zazwyczaj jest tak już ustawione, że masz jakąś znaną postać, która wiesz, no, jest od dawna przygotowywana przez media do bycia No, faworytem. u nas w Polsce bywało tak generalnie, że do ostatnich godzin, nawet przed ogłoszeniem wyników, nie byłeś pewien na przykład wyborów prezydenckich czasami. No dobra, ale wiesz, no, cały czas masz jednak do czynienia z ludźmi, którzy w tej polityce, no, albo są od dawna, albo stoją za nimi siły, które są w polityce od dawna. W przypadku Macrona partia powstała dopiero co. Macron w polityce jest, wiesz, od niedawna. No. No to jest taki swoisty ewenement późnego kapitalizmu, można by powiedzieć, że generalnie No, sami miliarderzy. kiedyś, żeby zostać, dajmy na to, premierem, prezydentem, no to trzeba było tam być w jakiejś tej partii, że tak powiem, no, ustanowionej dawno temu, wiele lat, tam działać i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj polityka stała się generalnie show ogólnie rzecz biorąc. I przychodzi ktoś znikąd, lansuje się powiedzmy w tydzień i nagle się okazuje, że po miesiącu zostaje prezydentem bądź premierem. W sumie człowiek generalnie przywieziony w walizce skądś tam przez kogoś tam, nawet nie wiadomo skąd się wziął. U nas też był kiedyś taki na samym początku lat 90. fenomen tego całego Stana Tymińskiego, który przyjechał z Ameryki Łacińskiej, rzekomo tam z kwitami na Wałęsę, na wszystkich innych kandydatów.
I nagle przed samymi wyborami gość rezygnuje. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co, nie wiadomo jak. No to był taki, jakby można powiedzieć, przedsmak tego, co mamy dzisiaj mniej więcej. No takie osoby, dajmy na to, jak Palikot. Nie, on przegrał w drugiej turze. No tak, tak, tak. No, no, no tak, no ale... No generalnie to był przedsmak tego, co mamy w dzisiejszych czasach, że się pojawia człowiek znikąd, nagle za nim staje tam powiedzmy jakaś siła medialna, kreuje go bardzo, bardzo mocno, intensywnie, jakieś tam eventy z publicznością i nagle po kilku tygodniach okazuje się, że go zostaje prezydentem. Wiesz, ty powiedziałeś jedno ważne słowo, że kiedyś, żeby zostać prezydentem, trzeba było być członkiem partii. No tak, tak. Dzisiaj na odwrót. Dzisiaj właśnie ten Macron założył partię i on cały czas powtarza, że to nie jest partia. My nie jesteśmy partią, my jesteśmy ruchem. Jasne. Wiesz, no i tak samo ten Trump. No to on dostał poparcie, wiesz, tej partii republikańskiej, ale on chyba nie jest członkiem partii republikańskiej. A w każdym razie jak masz tyle pieniędzy, to nie musisz być. Był tam jakiś taki, wiesz, wyautowany tam w tej partii republikańskiej, to go w ogóle jakoś tam nie popierali. Zresztą tam jak były te jak to się nazywa, tam ci... No, że masz tam tych elektorów i później ci elektorzy mogą głosować. Jednocześnie tych elektorów republikańskich się zbuntowało i nie zagłosowało na Trumpa. No. Tak, głosowanie elektorskie. Jako właśnie ten główny jego kontrkandydat, ten jakiś Cruz, był jakiś taki chrześcijański fundamentalista, który tam był lansowany na właśnie tego głównego kandydata partii republikańskiej, który przegrał z Trumpem walkę o nominację w partii republikańskiej, to on później publicznie odciął się od Trumpa. Czyli zrobił coś więcej niż ten Bernie Sanders. Ten Bernie Sanders, kurde, w którym, no, tam chyba ta alternatywa socjalistyczna Polska pokładała nadzieję. Mówiło, o, ale ten Bernie Sanders, wielki socjalista. A kiedy przyszło co do czego, no to wezwał do głosowania na Hillary. A ten drugi, no to się na to, no, nie poparł Trumpa. No ale wiesz, no teraz słyszałem, że w Chile wygrał jakiś miliarder wybory prezydenckie. Palikot to też jakby się w to wpisuje. No dla ludzi, którzy słuchają tą audycję, to też nie jest tajemnicą, że mam jakieś informacje dotyczące ruchu Palikota. Wiem, jak to funkcjonowało, widziałem to. No i to wyglądało no, na zasadzie no, firmy. To wyglądało na zasadzie firmy, że po prostu człowiek, po co w ogóle organizować działalność polityczną z działaczy politycznych? No to jest bez sensu, no bo z tymi działaczami politycznymi to trzeba dyskutować, oni mogą się nie zgodzić. Nie, Palikot wybrał rozwiązanie inne, on po prostu ludzi zatrudnił sobie młode dziewczyny, które nosiły koszulki właśnie Ruch Palikota. Tam nie było dużo tych dziewczyn, no tam załóżmy kilkanaście, 20 może. I to mu umożliwiło, że on może sobie jeździć po całej Polsce, robić różne happeningi. Za każdym razem ma tam ze 20 osób w tle, w koszulkach Ruch Palikota i to sprawia wrażenie jakiejś wielkiej masowości, że on, ponieważ jest tu jednego dnia w Lublinie, drugiego w Warszawie, trzeciego dnia gdzie indziej, jeździ po Polsce, zawsze ma ludzi, później on może rozpowiadać bajeczki, za mną są tłumy, bo ja tutaj mam, no ten, tylko no, to nie są ludzie, którzy, no albo on ich dowozi, albo on ich opłaca na miejscu, ale właśnie na zasadzie takich ludzi, którzy po prostu no, bezrobotni, którzy są no, zwerbowani do tego, no, jednego dnia rozdają ulotki jakiegoś supermarketu, innego dnia rozdają ulotki szkoły językowej, kolejnego dnia rozdają ulotki no, Ruchu Palikota. No, ich identyfikacja z jakimkolwiek produktem, który tam kolportują, jest zerowa. No. Oni to po prostu robią dla kasy. Nie, ale no właśnie w tej przykład Palikota pokazał, no, że to może być skuteczne. No to jest no, człowiek, który ma pieniądze. I oczywiście no tutaj też na pewno ważne było to, że Palikot miał program, który jest no, strawny dla wielkiego kapitału.
Widać było Sam ewidentnie. jest wielkim kapitałem, tak Tak, jak ten. ale wiesz, no możesz być wielkim kapitałem, a równocześnie mieć tam jakąś, no, jakieś zboczenie, jak Engels, i wystąpić przeciwko własnej klasie. No tak, jasne. Tak. Ale A! wtedy nie wygrywasz Czekaj, czekaj, wyborów czekaj, czekaj. To finałowych. mi się przypomniał mi się taka anegdota. Cały czas mi to powtarza ci maoiści we Francji, bo ja się tam z nimi kłócę ciągle. Bo oni ciągle jeżdżą po Związku Radzieckim, a ja bronię Związku Radzieckiego. Więc taki opowiadają mi taką anegdotę, że w latach 60. spotkał się Chruszczow z tym Lin Biało, czy jakimś tam, Limbiał, no. jakiś drugi pomału. No i tak sobie gadają, gadają. No i tam to jest moment właśnie, jakieś tam te stosunki sowiecko-chińskie są, no, słabe bardzo, tam jakieś ciągle konflikty. No i w pewnym momencie, no to Chruszczow, żeby tak troszkę, no, czy załagodzić, czy tamten, no to tak poklepuje tego Lin Biało i on mówi właśnie: no mój ojciec to był górnikiem. Górnikiem właśnie w Donbasie czy gdzieś tam. Ja wywodzę się z klasy góry, ja jestem z klasy robotniczej, a twój ojciec to był jakimś tam arystokratą, czy Niezły kimś tam. sposób na A załagodzenie. nie, no może nie było to załagodzenie, no ale to w każdym razie tak powiedział coś takiego, że no w każdym razie chodziło o to, że Chruszczow to wywodzi się z tej klasy pracującej, a ten Lin Biało z tej klasy pasożytniczej. I ten Lin Biało mu odpowiedział coś takiego, no: i ja, i ty zdradziliśmy naszą klasę. Uciął. No jasne. Bardzo przyjacielskie stosunki. Nie, ale kurde, jak oni mnie męczą tam, wiesz, bo oni, no jak tam gadam z tymi maoistami, no to oni, no właściwie reprezentują to samo co PDCja, tylko że dla nich, no, ten moment to jest rok 56. Czyli że po 56 to jest, mamy do czynienia właśnie z państwowym kapitalizmem, z sowieckim imperializmem i Nie, tak dalej, zaraz, i tak dalej. oni chyba też mówili o przed 56, że już No jest tak, już państwowy kapitalizm. 50, od 53 do 56. No. To w każdym razie, że o ile oni popierają jakby, no, Stalina do samego końca, śmierć Stalina, no to dla nich to jest, no, przywrócenie kapitalizmu w Rosji. No to, no, wiesz, ja jako osoba, która jednak, no, widziała, no, jak wyglądała transformacja. Może byłem wtedy gówniarzem czy coś, no, ale jednak pamiętam, no, jak tam, no, mnóstwo osób, no, była to dla nich, no, jednak tragedia życiowa, no, No. całe miasta, upadające fabryki i Małe tak miasta, dalej. zwłaszcza gdzie jedynym źródłem zatrudnienia był jeden zakład przemysłowy, jednocześnie sprywatyzowany na początku lat 90., no to była katastrofa po prostu dla wielu miejscowości w Polsce. Więc, no, a w latach 50. no tam nic się takiego nie zmieniło. No dobra, no zmiany, no to miały charakter kosmetyczny, no przynajmniej, a nawet jeśli pewne rzeczy się zmieniały, no to oczywiście były pewne rzeczy, które się zmieniły na gorsze, ale były też pewne rzeczy, które zmieniły się na lepsze. Tu mój brat mi raz właśnie badał ten temat, on się zajmował kwestiami, no, płacy robotniczej. I on mi powiedział, że od strony realnej, czekaj, kurde, tu chodzi Siła o to, co nabywcza? za płacę, ile ty w stanie jesteś Tak, realna kupić. siła nabywcza, no. Tak, tak, tak. W każdym razie o to chodzi, a nie o te konkretne wliczenia, czy w rublach, czy złotówkach, bo to Ta, bo się zmienia, statystyki wiesz. to można Tak, różnie tak, tak, tak. ustawić, Ale no. no, więc on robił takie badanie właśnie dotyczące Związku Radzieckiego. I najlepsza właśnie ten parytet siły nabywczej, tego, co realnie robotnicy byli w stanie kupić, to w Związku Radzieckim, no to było za Breżniewa. Lata 70. Tak, Tak. że wtedy było właśnie, Tak no. samo było w Polsce za Gierka zresztą. No. Ta sama dekada w sumie. Tylko że u gier, że tylko mi się wydaje, że w przypadku Polski
No to w latach 70. zaczęły następować ten proces zróżnicowania majątkowego, że ludzie wywodzący się z partii to już nie mieszkali w klitkach, tylko zaczęli sobie stawiać wille poza miastem, jakieś dracze, jakieś tego. Oczywiście, jak na ówczesne czasy, to nie ma nic wspólnego z dzisiejszą sytuacją. No tak, ale że to był już taki moment, kiedy no, jeśli chcesz się dorobić, chcesz dostać samochód od razu, Tak, tak. mieszkanie i tak dalej, to przynależność do partii pomagała i tam raczej te rozwarstwienia rosły. No. A w przypadku Związku Radzieckiego, no to te rozwarstwienia, przynajmniej chyba na początku epoki Broźniewa, malały. To znaczy zmniejszała się ta różnica w. No, między. No, ale nie wiem, no, wiesz, ale. Rozwarstwienie dochodowe po prostu, tak? Nie było aż tak, no, poważnie, no. No, w każdym razie, no, jego teza była taka, no, że z punktu widzenia klasy robotniczej, no to nie, to ta śmierć Stalina, no to na pewno nie była jakąś katastrofą. No, to nie była też może tragedią, no, znaczy nie była też może jakimś wielkim sukcesem, no, ale że. Że wiesz, że te płace no to się podniosły no realnie to tak naprawdę wiesz, no inna sprawa jest taka, no Samo że twierdzenie, że wraz z czyjąś śmiercią zmienia się nagle system ekonomiczny, jest no tak, no to jest wręcz, zupełnie wręcz idiotyczne, no. niematerialistyczne i bezsensowne i po prostu no trudno troszkę, wiesz, no jak już rozmawiamy o tych maoistach, to jest temat rzeka, można gadać i gadać, ale to co jest ważne, to jest to, że ja nie wiem, czy nawet to wiesz, to o czym w tej chwili będę mówił, no, ale w każdym razie jest taki gościu, który się nazywa ten Stefan Courtois. Więc gościu był maoistą, tam zaangażowany jest właśnie ten 68 rok, początek lat 70., właśnie to była taka eksplozja francuskiego maoizmu. Istniało kilka takich organizacji, była jedna, kurde, zapomniałem jak ona się nazywała, ale naprawdę bardzo silna, prężna organizacja, która się później tam rozbiła na kilka innych organizacji. No i ten Stefan Courtois, on się zaangażował właśnie w ten ruch maoistowski i bardzo mu się spodobała krytyka Związku Radzieckiego. No, więc tam cały czas jeździł po tym Związku Radzieckim, jako no, tam imperializm sowiecki i tak dalej, i tak dalej. I on jest historykiem, czy był historykiem, jest jeszcze, bo on żyje, niestety. No i on później zaczął tam wydawać jakieś pismo na uniwersytecie. No w każdym razie coraz bardziej oddalał się od tego maoizmu, a coraz bardziej sobie, no, zaczął się ten antysowietyzm. No w każdym razie to właśnie ten gościu, o którym ja mówię, i całe to jego otoczenie, tych francuskich byłych maoistów, bo on później zerwał z maoizmem, to było to środowisko, które napisało tę Czarną Księgę Komunizmu. To on jest tym głównym Typowe, redaktorem. pierwszy krok na drodze do faszyzmu to zawsze antyradzieckość. Tak, więc, no ale dla mnie to był szok, no wiesz, no, dobra, ja pamiętam, jeszcze chyba w liceum, jak byłem, tu pojawiła się ta Czarna Księga Komunizmu, najpierw w ogóle tego nie czytałem, no, dobra, no, po prostu Dla wyjaśnienia, nie zbiór. mająca tak naprawdę wiele wspólnego z rzeczywistością i faktami historycznymi, bo to trzeba zaznaczyć. Ludzie Tak. ofiary są zawyżone chyba dziesięciokrotnie albo i lepiej. No tak, ale wiesz, no jednak no, była to, no jest to no, początek pewnej nowej epoki ta książka, bo jest to jakieś tam usystematyzowanie tych wszystkich różnych bajeczek, kłamstw i tak dalej, i tak dalej. I była to obowiązująca wykładnia na nauki historii w szkole, tak jak ja to byłem i jak studiowałem później. I na bazie właśnie tej książki to później właśnie wyrosła cała ta działalność IPN-u i tak dalej, i tak dalej. No tam część tych rzeczy była później zweryfikowana, tam i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie, no ja o tym, że no stoi za tym były maoista, byli maoiści, bo on nie jest jedyny, tam kilku innych tych Francuzów, to też tam właśnie oni się o to otarli. I to było dla mnie taki szok, no kurde, wiesz, że. Wiesz co, ja dziwniejsze nawet metamorfozy polityczne w swoim życiu widziałem. Sam miałem do czynienia nieraz w naszych organizacjach, czy to w mojej organizacji, czy to w jakiejś innej, które znałem,
że ktoś, dajmy na to, zaczynał od faszyzmu, później przechodził na stronę komunizmu, wreszcie zostawał świadkiem Jehowy, a aktualnie jest scjentologiem, dajmy na to, taka transformacja polityczna, ile ktoś sobie jest to w stanie w ogóle jakoś ułożyć w głowie, że jest to możliwe. Oczywiście zwykle tak to jest, że osoby, które najpierw zaczynają, że tak powiem, działalność w ruchu robotniczym od marksizmu, leninizmu, później zaczynają go w jakiś sposób kwestionować, starać się, jak to mówią, ulepszać, dostosowywać do aktualnych warunków, tak to się najczęściej nazywa ich słowami. Prędzej czy później jakimś dziwnym trafem przechodzą na stronę czy to neoliberalizmu, czy to faszyzmu, czy to jakichś dziwnych, jakichś, nie wiem, trzeciej drogi, czy czegoś tam jeszcze innego. No, najlepszym przykładem są tutaj trockiści. No i oczywiście można by tutaj powiedzieć, nie wiem czy słuchacze to wiedzą, ale że w czasach Busha juniora, no to on się otaczał grupą takich psychopatów, z których najbardziej znany był niejaki Podchorec. I ten Podchorec to właśnie taki neokonserwatysta, militarysta straszny, który tam twierdził, no że właśnie, potęga Stanów Zjednoczonych zawsze się opierała na wojnach. No i teraz jest sytuacja dość kiepska, no bo nie ma tej wojen, a gospodarczo świat nas dogania. My, żeby cały czas mieć tą przewagę, musimy wywoływać kolejne wojny. No. Mniej więcej do tego się sprowadzała ta doktryna Podchoreca. I ten Podchorec, no to on też zaczynał jako trockista i ludzie, z którymi się otaczał, no właśnie, że różni trockiści, właśnie amerykańscy z lat 60., 70., skończyli później jako neokonserwatyści i właśnie tacy militaryści, oczywiście rusofobii. No i na polskim gruncie, no to jest to przykład Zbigniewa Martina Kowalskiego. Który, no, bo to zawsze jest coś takiego, że tak można mówić o trockistach daleko i tak dalej, dalej. Ludzie się tego nie boją. Trudniej się dyskutuje, jak się chce wskazać kolejny przykład, konkretny przykład na polskim gruncie. A więc, no, jest Zbigniew Marcin Kowalewski, z którym, no, zdarzyło mi się współpracować przy okazji portalu Lewica bez cenzury. No i ten Zbigniew Marcin Kowalewski jeszcze Rany potem. byliśmy w Kwiorpie, kwiorpie no jeszcze, właśnie, kurde, w ten. Kwiorpie, tak dalej. Więc ja wtedy już słyszałem o tym, że Kowalewski ma różne tam jakieś dziwne schizy dotyczące UPA i Ukrainy, że w latach 80. coś tam doszukiwał się właśnie lewicowej frakcji w Waffen-SS, tam, czyli SS Galicjak czy coś. A ja. Lewicowe formacje własowskie. Tak, więc ja wtedy to uznałem, że to Spartakusowcy właśnie to lubili podkreślać, to ja uznałem, nie, no, to jest jakaś ściema, no to nie może być tak, gadałem z tym Kowalewskim wiele razy, marksista, wydawał pismo Rany, lewą Rewolucja. nogą, jakie fajne teksty kiedyś pisał, czy tam Rewolucja jeszcze w tym periodyku, był Tak. jego świetne teksty na temat FARC-u, EP, czy na Tak, Ameryce więc Łacińskiej, ja po naprawdę prostu, dobre. jak poznałem Kowalewskiego, no to on wydawał tą rewolucję. Zero, nie było żadnego słowa właśnie o tej całej UPA, więc uznawałem, że to nie, albo to było jakieś kłamstwo, albo rzeczywiście coś tam puścił Bąka, ale już to dawno jakby się ulotniło, już wszyscy zapomnieli, no. I Matko sytuacja, nie. która mnie jakby no całkowicie tutaj przyorientowała, no to był ten Majdan właśnie Poroszenki z 2013 roku i wysyp tekstów Kowalewskiego na temat tego, że właśnie no, jak to należy wspierać cały ten ruch, który tam jest, Bo to antyrosyjskie. no, że właśnie. No, całkowicie negując no, wszystkie rzeczy, które tam się działy, czyli no, jawne pojawianie się faszystów na Majdanie, cały program tego ruchu,
Oczywiście, no, najważniejsza sprawa to obalenie pomników Lenina, Prawy sektor, swoboda, organizacje jawnie faszystowskie. to przemoc fizyczna wobec działaczy Ukraińskiej Partii Komunistycznej, delegalizacja Ukraińskiej Partii Komunistycznej, Aktualnie wojna domowa w Donbasie. co jeszcze, no, spalenie lewicowców w Odessie, ponad 40 osób bestialsko zamordowanych po prostu. 49 osób zginęło w domu związków zawodowych. I jeszcze tam terror na. No, można wymieniać i wymieniać. No, w każdym razie dużo jest złych rzeczy. Więc są tacy, którzy, no właśnie. No bo już wcześniej ta lewica trockizująca, ona niezbyt sensownie się zachowała wobec tego Majdanu Juszczenki w 2004 roku. Ale wtedy sytuacja nie była taka jasna, no bo tam ten ruch. Wtedy to jeszcze były dwie frakcje neoliberalne walczące ze sobą. Jeszcze nie było otwartych faszystów próbujących Tam, czy dojść do tam władzy. byli ci faszyści, ale oni byli A to był słabi, no. margines, to wtedy się nie liczyli. No to... A to, co było w tym 2013, no to ta siła, która rządziła na Majdanie, cała ta siła szturmowa, to ona nie dość, że to byli faszyści, ale oni byli jeszcze naprawdę wyszkoleni wcześniej, że oni byli szkoleni w jakiś tam za pieniądze amerykańskie, niektórzy na terytorium Polski, niektórzy na Ukrainie przez jakieś tam fundacje przyjaźni ukraińsko-amerykańskiej czy inne jakby tego typu NGOsy. Przygotowanie do tych zamieszek ulicznych cały czas jest niewyjaśniona sprawa snajperów. Jest wyjaśniona już od dawna. To prawy sektor strzelał do swoich. To było nawet na YouTubie, na filmach Ja słyszałem, że dokumentalnych. to polscy snajperzy tam Nie byli. coś ty. Oni sami do siebie, żeby No sami do tak, siebie ale no w strzelali, każdym żeby razie stworzyć chodziło o to, męczenników w tym. żeby po prostu, no, polscy snajperzy, jakby jedna siła proamerykańska strzelała do innej siły proamerykańskiej po to, żeby właśnie, no, wywołać cały ten przewrót. I był taki moment, no było wiele takich momentów, kiedy, no, ktoś, kto nawet kiedy popiera Majdan, powinien powiedzieć: nie, przepraszam, wycofuję się z tego, to poszło w tym kierunku, w którym ja nie chciałem, żeby poszło, i tak dalej, i tak dalej. Kowalewski nigdy takiej deklaracji nie złożył, za to złożył inne deklaracje, że należy robić wszystko, żeby wysyłać broń i pieniądze dla Poroszenki, że tutaj najważniejsza rzecz to jest walka z Putinem, walka z Rosją, żeby, no, na Krymie to w ogóle zainstalować bazy amerykańskie i tak dalej, i tak dalej. No, jeden taki jad, no, propagandy natowskiej, Po no. prostu dno i 2 metry mułów. Tak, ale to nie jest problem, no. Ja rozumiem, że może być jakiś jeden trockistowski pojeb, no, antyrosyjski. Problemem jest to, że, no co, 2 miesiące temu była rocznica rewolucji październikowej i chyba najlepsza, w każdym razie jedna z pierwszych imprez dotyczących rewolucji październikowej, to była impreza zorganizowana przez kwartalnik Bez Dogmatu. Zresztą cały ten kwartalnik poświęcony był rewolucji październikowej. No i Kowalewski miał tam głos wprowadzający. To on rozpoczął tą imprezę. Kowalewski. No widzisz. I tam była, kurde, wiesz, no, Kowalewski, który popiera ludzi obalających pomniki Lenina, który popiera ludzi mordujących ukraińskich komunistów, który popiera ludzi delegalizujących, wiesz, tą Ukraińską Partię Komunistyczną. Co najważniejsze, nie francuską, ukraińską. Tak. Natomiast Francuzów to co oni mogą delegalizować. Natomiast no, co najważniejsze, popiera strzelanie do cywilów w Donbasie. Ich ostrzał artyleryjski każdego dnia, który do tej pory junta kijowska prowadzi w Donbasie i w Ugańsku. I to jest, kurde, dopiero, no co dużo mówić, kurestwo polityczne I chyba. nikt na sali nie przerwał i nie powiedział: Kowalewski, no kurde, no, rocznica rewolucji październikowej to jest ten dzień, kiedy, no, należy się solidaryzować z innymi komunistami, a zwłaszcza z tymi komunistami, którzy są realnie represjonowani, no. W Polsce, okej, okay, no dobra, są idioci, którzy biegają w koszulkach Red is Bad, aranżywach zamiast liści i tak dalej, i tak dalej.
Ale no póki co no nie ma jakichś no fizycznych Nie no ma fizycznej likwidacji, no tak, tak. tak, tak. Na Ukrainie to jest. Na Ukrainie na pewno ludzie są bici. Były też jakieś tam zabójstwa. No i przede wszystkim jest kwestia Odessy, gdzie no była to jakieś środowiska lewicujące, czy nawet komuniści. I nikt na sali nie uznał, że należy jakby poruszyć temat, że ten człowiek po prostu no, nie ma, no jako, już dobra, no jest starszym panem, to nie należy tutaj stosować może jakichś radykalnych kroków, nie wiem, ale przynajmniej zaprotestować, no, zaprotestować, że ktoś popierający faszystów no, nie jest odpowiednią osobą do zagajania z okazji rewolucji październikowej, no. No, żałuję, że akurat nie było mnie na tej konferencji. To interesująca kwestia. Nawet nie wiedziałem, że Zbigniew Marcin Kowalewski tam Znaczy wiesz, wystąpił. ja cały czas we Francji siedziałem, no ale to jest no filmik 2,5 godziny na Facebooku był wrzucony, no. Ora. On był, być może on jest jeszcze dostępny, nie wiem, trzeba byłoby zajrzeć. No, i tam, jak już mówię o tej konferencji, no to tam było czterech panelistów, trzech trockistowskich idiotów, czyli właśnie Ilkowski, Szeregieniec i Kowalewski. Ale była jedna bardzo ciekawa wystąpienie kobiety, zapomniałem jak się nazywa ta kobieta, pierwszy raz ją widziałem. No ona mówiła o związkach feminizmu z komunizmem. I o ile zawsze tego typu wystąpienia to jest na zasadzie, no, że należy tutaj się utożsamiać z burżuazyjnym feminizmem, wspierać ten burżuazyjny feminizm, to ona właśnie przedstawiła no, historię komunistycznego ruchu feministycznego. Rewolucyjnego I ona mu feminizmu. jakby mówiła, tam cytując, nie wiem, czy to no, Klarę Zetkin, czy jakieś inne komunistki, jak to właśnie, no, że w ogóle taka Klara Zetkin to by no, na te burżuazyjne feministki, to by w ogóle, wiesz, no, wypieprzaj ją stąd, ja nie będę sobą nic O robić, rany, no. no przy na kobiety pokroju Aleksandry Kołłątaj czy Róży Luksemburg to dzisiejsze by nawet, no, szkoda gadać. No w każdym razie, no ona też Bieda bańka. powiedziała tutaj o ruchu kobiecym w PRL-u tuż po wojnie, jaki właśnie no tutaj miał, że ten ruch feministyczny na Zachodzie, to on się inspirował ruchem kobiecym w PRL-u. To No. dla Kowalewskiego to była po prostu rewolucja światowa. Kowalewski, który tutaj przyjechał i mówił, wy wszystko musicie robić tak jak na Zachodzie. Ona powiedziała, nie, to na Zachodzie jest wtórne wobec tego, co było w PRL-u. Że to francuskie feministki to się uczyły od kobiet z PRL-u, jak robić feminizm. No tak. No i więc bardzo ciekawe to było wystąpienie. No. A tak to całą resztę to nie warto. Nie warto tego słuchać tam. Oczywiście, no. Takie typowe trockistowskie pieprzenie, no właściwie rocznica rewolucji październikowej, a no wykorzystane jak zwykle do krytyki Stalina, no jakby to było najważniejsze, no, że najważniejsze właśnie no, 7 listopada 1917 roku to jest krytyka Stalina. No. Przy każdej okazji trzeba zawsze to samolować. Ale żeśmy odbiegli od tematu. Ale O, to no. bardzo, bardzo nic tak nie nakręca. Towarzysze, dla tych, którzy to słuchają jako oddzielny plik, to ja informuję, że żeśmy wcześniej już nagrali prawie godzinę 20, więc jesteśmy troszkę zmęczeni, ale jak już jakby temat schodzi na tutaj wycieczki personalne, to O, nawet tak, bo po to kilku uwielbiacie, to kochacie po prostu. to Każdy tylko zagryza palce i komu teraz dochodzi? Nie, ale wiesz, to jest bardzo ciekawa rzecz, to znaczy, że wiesz, że Kowalewski jest osobą no, wpływową, na tyle wpływową, że no, ponieważ ma ten Le Monde Diplomatique, ma jakieś tam niejasne powiązania z różnymi organizacjami kanapowymi właśnie we Francji, zna kilka języków,
bywał na świecie, w różnych miejscach, więc dużo, dużo ten człowiek może. I to. Albo przynajmniej myśli, że dużo może. Nie, no ja mogę dać jeden konkretny przykład dotyczący Polskiej Partii Pracy. Więc zanim wyjechałem z Polski, to tam była. No ja nigdy nie byłem członkiem Polskiej Partii Pracy, ale ponieważ no, razem byliśmy członkami tutaj Komitetu Pomocy i Obrony Represjonowanych Pracowników, tam z tym Ziętkiem jakiś kontakt miałem. Znałem też inne osoby z PPP, było tam troszkę ludzi, które współpracowały ze mną właśnie przy LBC, mimo że już LBC wtedy nie było, ale wiedziałem, co się dzieje w PPP. No i był taki moment, kiedy szefem warszawskiej komórki Polskiej Partii Pracy został Mateusz Piskorski. No i ten Mateusz Piskorski, dzisiaj Mateusz Piskorski, no, od ponad 1,5 roku jest w areszcie Bez zamkniętym, no, postawionych zarzutów. bez postawionych, no oczywiście w tym miejscu pozdrawiam i Mateusza, tutaj uważam, że lewica w Polsce za mało robi, jest to w ogóle wstyd, że nikt nic nie robi prawie w sprawie, no jest jakaś zmowa milczenia w sprawie Piskorskiego, No jest to w sumie najbardziej znany aktualnie więzień polityczny. znaczy, no właśnie nie jest znany, no No, co znaczy, no, mógłby być w środowisku, mógłby tak. być znany, gdyby ludzie o nim mówili, no jest w sprawie Piskorskiego jest mowa milczenia, ludzie tutaj, ale dobra, więc to o Piskorskim, to jest ciekawy temat, mi się przypomniało właśnie, co my tutaj możemy zrobić, ale dokończę ten temat Kowalskiego. Kowalewskiego. No i właśnie był ten Piskorski jako wcześniejszy działacz samoobrony. No to nie wiem, czy to był jakiś układ jego z Ziętkiem, czy coś, no ale on to tak zrobił, że on wstąpił do PPP i od razu razem z nim wstąpiło sporo ludzi z tej warszawskiej samoobrony. No w każdym razie efekt był taki, no że no właśnie to ci ludzie później wybrali Piskorskiego na szefa tej warszawskiej komórki PPP. I Kowalewski powiedział nie. Kowalewski powiedział, ja nie chcę, żeby ten człowiek był szefem warszawskiej PPP. I Kowalewski był sam przeciwko całej warszawskiej jakby organizacji, która no, w tym momencie akurat no, dzięki temu zaciągowi Piskorskiego, dzięki tym wszystkim ludziom, którzy przyszli z samobrony, nagle stała się to jakaś silna organizacja, no, licząca kilkadziesiąt osób. No. Jakichś takich różnych sierot z tych organizacji, które się porozpadały, którzy się nagle zrzeszyli w PPP. Jeszcze to było właśnie. Więc było tam z jednej strony troszkę trockistów, z drugiej właśnie jacyś tam tych działaczy PPP Narodowcy trochę, starych, tak. no ale. I tutaj Piskorski właśnie wprowadził tych swoich ludzi. I trockiści, którzy tam byli w tej komórce warszawskiej, oni z tym Piskorskim jakoś się dogadali. No. To nie było tak, że wiesz, oni przyszli, o to jest, nie wiem, faszysta, agent Putina, wypieprzaj stąd. Nie. Tam ewidentnie widzieli, że przyszedł gościu, który ma jakiś pomysł, ma charyzmę, chce tutaj coś zorganizować, jakieś tego. Może to nie było tak, że nie wiem, się super dogadali czy coś, ale ewidentnie ta warszawska PPP się ożywiła, zaczęła coś robić, tam zaczęli robić jakieś małe akcje. Nawet nie musieli prosić Ziętka do pomocy. No bo to wcześniej to cała ta PPP to była fikcja. No to właściwie mogli mieć. No, No, gdzie Ziętek, czy tam wcześniej Podrzycki zorganizował autokary z górnikami, tam były akcje, no no tak, wiadomo. tak, tak. A jak no, Ziętek nie przyjedzie, no to ci nic nie są w stanie zrobić. A nagle jakby no, powstała możliwość na to, że wreszcie powstanie jakaś no, organizacja w Warszawie, która tak ma lokal, ma jakieś tam fundusze, nie może nieduże czy coś, ma kilka postaci takich rozpoznawalnych, w sensie no, ten Ziętek to był w końcu kandydatem prezydenta, jest ten Piskorski, doświadczony działacz polityczny i ta warszawska PPP właśnie wtedy mogła coś zrobić. I Kowalewski za wszelką cenę postanowił rozpieprzyć warszawską PPP. Ciekawe, na czyje polecenie.
Nie wiem, ale udało mi się. Po prostu Kowalewski tylko drogą, wiesz, no, jakiś pisania jakichś listów, apeli, całego, cały czas ten obrabiał dupę, tam biegał do Ziętka, mówił tego, tamtego. No, będąc ewidentnie w mniejszości, bo wiesz, no, Piskorski kilka razy tam wyzwał tego Kowalewskiego, mówi, no dobra, ty, masz do mnie problem, przyjedź na zebranie warszawskie PPP, wygarniesz nam to. I Kowalewski, wielki zwolennik demokracji, bał się. Bał się takiego wystąpienia, wiesz, przy tych wszystkich zwolennikach Piskorskiego, więc on zamiast właśnie przybrać tą formę no, takiej otwartej konfrontacji, on chyba w ogóle nigdy z tym Piskorskim nie gadał. No, zawsze jakoś, wiesz, tak... Ja, no, ważne, że, ważne, że miał dobry dostęp do Ziętka. No i doprowadził do tego, no, że Ziętek, nie wiem, czy on wypieprzył tego Piskorskiego, czy to, no, no, efekt był taki, no, że rozpieprzyli warszawską PPP. No. A później jak rozpieprzyli warszawską PPP, to w ogóle się rozpieprzyła ta PPP. Tam później, za kilka miesięcy później, to w ogóle Ziętek zamknął imprezę. No więc to... On chyba miał tam też jakiś kryzys swój osobisty. No dobra, ale to jest w każdym razie no, pokazanie, jak pewna osoba, no, no właściwie nie wiadomo skąd, no bo tak, no, on nie ma żadnej partii, nie ma ten, a równocześnie, no kurde, jest strasznie wpływowy i chciał doprowadzić do tego, żeby człowieka się pozbyć i udało mu się to. Udało mu się, no dobra, ale to jest jakby tyle jeśli chodzi o Kowalewskiego. No, uważam, że jeszcze raz dla słuchaczy powtarzam, jest to żenujące, że wszyscy ci, którzy, a sporo było ludzi, którzy byli na tej konferencji, są zresztą nagrani, widać ich, już nie będę wszystkich wymieniał, wymienię tylko Włodka Bratkowskiego. Włodek Bratkowski, siedzący w pierwszym rzędzie, który Kowalewskiemu poświęcił chyba ze 100 artykułów. Czy on nie zawsze siedzi w pierwszym rzędzie? No nie wiem, czy ale siedział w pierwszym rzędzie, siedział i Kowalewski mówi, a Bratkowski tak się słucha, jak taki grzeczny uczeń i wpatruje się w tego Kowalewskiego właśnie jak ten. No w pewnym razie zabrakło mu odwagi, żeby tutaj Kowalewskiemu napluć w twarz. Głos zabrała Ewa, która powiedziała coś zupełnie na inny temat w kwestii feminizmu, więc tego no, widać, że niektórzy mają odwagę tylko w internecie, do pisania, no, w bezpośredniej konfrontacji. No. No ale dobra, no może tutaj jeszcze coś o tym Piskorskim, no, może coś wiesz. Coś. Nie, coś, że on jest otoczony generalnie kręgiem, wiesz, od izolowania zupełnie generalnie. Tyle jedynie, co wiemy na temat Piskorskiego, co jego byli najbliżsi współpracownicy jeszcze ze zmiany, tam czasami coś przecieknie. W tej chwili cały czas siedzi, bez postawienia zarzutów, już blisko drugi rok niedługo mu stuknie. Że niby jakieś zarzuty współpracy z tymi że jest agentem Iraku. Tak, ale w rzeczywistości żadne zarzuty nie zostały postawione. To jest wszystko w kwestii ktoś coś tam powie, ale w rzeczywistości nie ma żadnych postawionych zarzutów. A z tego co kojarzę, zgodnie z prawem polskim, osobę bez postawienia zarzutów można w areszcie przetrzymać ile? 48 godzin? Nie, dla mnie to jest w ogóle jakby... Siedzi prawie 2 lata? Czekaj, bo ja tutaj muszę coś powiedzieć. W państwie prawa tak zwane. Tak, ale wiesz, ja państwo polskie tutaj mam w dupie. Mnie interesuje lewica, to mnie interesuje. Więc była taka sytuacja, nie wiem czy ty kojarzysz, jest taka osoba, nazywa się Katarzyna Matuszewska. Tak, tak. W każdym razie ta Katarzyna Matuszewska, ona tam obskoczyła chyba wszystkie reformistyczne organizacje, była w Unii Pracy, była asystentką posła Platformy Obywatelskiej Józefa Piniora w Parlamencie Europejskim, no ale uważa siebie za wielką ikonę lewicy. No i ona dorwała się do telewizji. Miała swoją audycję, chyba na TVP Info, ale nie jestem pewien. No w każdym razie kilka raz w tygodniu chyba miała taki swój talk show. Nie wiem, czy to jeszcze istnieje, czy nie, ale na YouTubie czy na internecie można znaleźć kilka odcinków. I zaleta tego programu była taka, że był to program na żywo.
Jest to program, czy był to program, zupełnie bez jakiejkolwiek interwencji cenzora i tak dalej. Każdy może tam przede wszystkim każdy może wejść. To była jakaś tam, żeby był jakiś temat przewodni, no ale ludzie po prostu. Ona chodziła z takim prawicowcem, że prowadziły właśnie ona i jakiś prawicowiec, dziennikarz. Więc tam właśnie rzucali jakiś temat, no i tam chodzenie po sali i taka dyskusja. Nawet ciekawie się to ogląda. No w każdym razie, no ludzie, których ona tam zapraszała, to są wszystko dobrzy znajomi. No tam zapraszała właśnie Ciszewskiego, jakichś tam ludzi od Ikonowicza i tak dalej. Różnych mógłbym wymienić. W każdym razie to są na pewno, wiesz, no osoby, które, no niektóre z nich są jakoś tam w działalności no, lewicowej, czy nawet antykapitalistycznej, no przynajmniej od 10 lat. Oczywiście wszystkie te osoby, które tam chodzą, znają jak najbardziej sprawę Piskorskiego. No i był tam taki moment, że na te zebranie chcieli się wbić, do programu na żywo chcieli się wbić ludzie ze zmiany. I oni tam weszli w koszulkach tam uwolnić Piłsudskiego i mieli ten, mieli transparent, logo właśnie jakieś coś tam, znaczy jakiś transparent właśnie był i koszulki. I oni zostali na żywo wypieprzeni z tej telewizji. Tylko dlatego, bo chcieli mówić o Piskorskim. No to była jeszcze sprawa stosunkowo świeża. No tam nikt się wtedy. I wiesz, i oni tam chyba mówili coś o sprawie właśnie. To chyba jeszcze. To było dopiero na początku, jak on zaczął siedzieć, to jeszcze było nawet przed tym szczytem NATO, bo jego zgarnęli tam na miesiąc przed szczytem NATO, że no, przypadkiem nie zrobił czegoś przeciwko szczytowi NATO. No. To też jest ciekawe, no, że jest, załóżmy, taki. Jak daleko sięgają macki imperializmu amerykańskiego. Ale wiesz, jest sobie, załóżmy, taka inicjatywa Stop Wojnie. Kurwa, 15 lat funkcjonuje. Ja nawet nie wiem, czy kiedykolwiek no, Filipa czy Andiego to w ogóle wezwali na jakieś przesłuchanie. Nie, oni to sobie mogą krytykować. A nawet ich nie spisali nigdy na żadnego. A jak ktoś tutaj organizuje właśnie działalność antyimperialistyczną, właśnie no, anty... No nie wiem, no. Tutaj, no, więc jakby no, sprawa, która mnie zaszokowała, to, że ta Matuszewska, będąca, która no, występuje na tych imprezach lewicowych, no, ona tam często wypowiada się w tym wszystkim, że ona ich wypieprzyła z telewizji i nikt z tych osób, które ona zaprosiła, nikt nie solidaryzował się, wiesz, zero, po prostu jakby nie było problemu, jakby ktoś tam im powiedział, słuchajcie, macie kurwa ewidentny zakaz mówienia o Piskorskim, bo jak nie, to coś tam było. Bo inaczej to sobie nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, w ogóle, wiesz, że ludzie działający, po prostu, wiesz, no jest jakieś zakłócenie sprawy, a ty przechodzisz nad tym do porządku dziennego, że wiesz, gościu tutaj został aresztowany. No ja już rozumiem, że dobra, no można mieć tam jakieś wąty do Piskorskiego czy coś, no ale no kurde, to są dwie sprawy, których nie można pominąć. No jedna to jest to, że on występował przeciwko obecności amerykańskiej w Polsce i co, kim by on nie był, to już wystarczy, że należy go popierać. I druga rzecz, no to kurde, no co to w ogóle za zwyczaje, że po prostu człowieka tak aresztują i nie ma żadnej solidarności, no tego nie rozumiem. No, no tak, solidarność musi być, bo inaczej to nas wszystkich pozamykają. Wszystkich, każdego można zamknąć na 1,5 roku do aresztu bez żadnej kurde procedur. Nie, to już najprędzej, no to ale no nie wiem, no to mnie po prostu jakoś uderza, no i że mijają kolejne miesiące. I cisza, no. Ja rozumiem, że tam, no, nie ma, trudno mieć tutaj pretensje do tych ludzi ze zmiany, że oni niewiele robią, bo w końcu cały czas ich tam, tego Jankowskiego i innych, to tam wyzywają cały czas na jakieś przesłuchania. On tam na Facebooku wypisuje, za każdym razem, kiedy idzie na przesłuchanie, to mówi, no, że nie wie, czy on wyjdzie z tego przesłuchania. Tego typu, no ale wiesz, to ja mu nie zazdroszczę, to wiesz, idzie sobie na... To jest stała taktyka, najpierw przesłuchać w charakterze świadka, później no. Można postawić zarzuty. No ale wiesz, no on jest na pewno drugi w kolejce, no, ten cały Jankowski.
No i w ogóle to otoczenie tych ludzi. Więc, no ale dobra, no to jest organizacja cały czas represjonowana, słaba liczebnie i tak dalej, więc oni za wiele robić nie mogą. Ale no jednak jest sporo osób, które przynajmniej no w tych dwóch sprawach, no więc sprawie no Solidarności z kimś, kto był przeciwko tutaj żołnierzom amerykańskim w Polsce i ludzi, którzy po prostu, no nie wiem, a gdzie jest Amnesty International? Gdzie oni są, no? Gdzie jest, kurde, Unia Europejska, która by... Amnesty International zajęta jest Asadem, tak powiedziało USA. Więc no, mnie to uderza, no, że po prostu no, samym w sprawie tego Piskorskiego coś może zrobić. No bo co ja mogę zrobić sam? No, co ja mogę mówić? Zrobiłem tam kilka filmików w tej sprawie. No. Co jakiś czas, kiedy temat wypływa, to mówię. No ale jednak no, są ludzie, którzy są politycznie znacznie bliżej do tego Piskorskiego. No przecież no, ten Piskorski to nie był komunista, no to nie jest, no on tam no, zdarza mu się krytykować kapitalizm, ale raczej no to jest takie no politycznie, no to on się odwołuje troszkę do podobnych tradycji jak na przykład Partia Razem. To jest śmieszne, że tam no jedni i drudzy to się odwołują do Chociaż tradycji. w geopolityce są absolutnie przeciwstawni, można by No tak, powiedzieć. ale jedni i drudzy on właśnie wiesz, tak, no tam jest jakiś filmik tam, że nagrobili Limanowskiego, no bo tego Limanowskiego i tych innych PPS-owców, to się tak wyciąga właśnie, no, że ty chcesz mieć jakąś tradycję, a równocześnie to nie ma być, to nie może być Komunizm też, KPP, nie? to nie może być PPR, więc szukają, no są PPS-o, czemu nie? Walka o niepodległość, Szukają walka. chrześcijańskich socjalistów różnych później, no tak. No i razem też się odwołuje do tej tradycji. I czy ty sobie wyobrażasz, kurde, ja nie wiem, no, po prostu to by była dla mnie największa niespodzianka na świecie, jakby, nie wiem, Zandberg pewnego dnia, kurwa, a Zandberg to przynajmniej raz w tygodniu jest w telewizji. Żeby on wykorzystał minutę swojego czasu antenowego, żeby powiedział, no ja tutaj właśnie odwołuję się do tradycji PPS-u, i domagam się wolności dla innego tutaj zwolennika PPS-u, Mateusza Piskorskiego. Nie, no przecież by przekreślił swoją świetlaną przyszłość z gazetą wyborczą i różnymi stacjami telewizyjnymi. Nie wypada się odwoływać w dzisiejszych czasach publicznie, medialnie do przeciwników NATO, no bo to może sprowadzić na ciebie poważne problemy, nawet wręcz No w pewnym razie fizycznego zagrożenia wręcz. mi się wydaje, że PiS się trochę zaplątał w tej sytuacji z Piskorskim, bo oni no, dostali jakąś dyrektywę, że trzeba go po prostu aresztować. I ktoś no, nie do końca kumaty, no po prostu, wiesz, poszedł i go aresztował. No. I w momencie, kiedy oni go aresztowali, no bo chodziło o to, no nie wiem, no, żeby on niczego nie robił w sprawie tego szczytu NATO, który był. Tego się bali. No, dostali dyrektywę od Amerykanów, trzeba go uciszyć na czas szczytu, no my nie chcemy. Tylko no, oni go aresztowali, nie postawili mu żadnych zarzutów i właśnie dlatego, że mu nie postawili zarzutów, to nie mogli go tak po prostu wypuścić po tym szczycie. Bo już wtedy złamali prawo, bo to wiesz, to minęło to nie wiem. 24 godziny, czy 48, że to nie wiem, no, aresztujesz człowieka i coś musisz, wiesz, albo wypuścić, albo postawić zarzuty, no cokolwiek, no wiesz, no niech po prostu, wiesz, no postawią mu zarzut o szpiegostwo, niech ma proces, no będzie dowód, to coś tam, nie będzie dowodu, to coś tam, ale w każdym razie, no będzie normalna procedura prawna. Oni, ponieważ zrobili to na szybko, i ewidentnie chodziło po prostu, wiesz, żeby go przymknąć na czas tego szczytu. No to później, kurde, wiesz, nie wypuścili go bezpośrednio po tym szczycie. I teraz to oni nie wiedzą, co zrobić. No bo tak, no, kiedy go nie wypuszczą, no to wiesz, no wiadomo, że no to taki Piskorski, no to może później, nie wiem, domagać się odszkodowania za nie ten, nie. Bezprawne No nie zatrzymanie, tak. no, jeśli by te wszystkie normy prawne obowiązywały krytyków imperializmu, no to kurde,
Piskorski, on tutaj no, gigantyczną kasę może dostać. No. Przede wszystkim skompromitować państwo polskie, bo nie, chcemy tego czy nie, jest obywatelem Unii Europejskiej, obowiązują go jakieś tam no, przywileje prawne dotyczące obywatela Unii Europejskiej, więc on się może procesować i odwoływać właśnie w tych międzynarodowych instytucjach prawnych. I chyba to jest tak, że ten PiS no, nie wie, co z nim zrobić, to go trzymają. No. Nie stawiają mu zarzutów i po prostu tak czekają sobie, no dobra, no to on jeszcze posiedzi, no dopóki mamy władzę, to niech on sobie siedzi. Później stracimy Niech się władzę, inni martwią. niech się inni martwią, co on tam ten. No ale no, widać, że ewidentnie tutaj, no wiesz, no, gdyby oni coś mieli na niego, cokolwiek. No, to już Kurwa, dawno byłby nie ma prezes. opcji, żeby wiesz, no, że. I to jest dziwne, no, że wiesz, że te media wszystkie tam jeździły, właśnie, no, partia Zmiana, agenci Putina, agenci Rosji dostają kasę na to, na inne, tego. I jednak był taki szum. I kurde, no, no dobra, no, to dajcie jakiś dowód, no, cokolwiek, no. A nic, no przecież i to jest właśnie taki moment, kiedy no, można wyciągnąć, wiesz, no, satyrą. Satyrą tam wreszcie, zresztą oni to robili, ten Augustynian, to on ma taki talent satyryczny, tam jakieś, nie wiem, czy on, czy Jankowski tam wziął jakieś ruble, nie wiem, jakieś tam kilka złotych, a wymienił na ruble i mówi, o patrzcie, tu są ruble od Putina, no. To po prostu tak można wyjść. No tylko tego Weź, no typu. my się tu śmiejemy, a gość siedzi prawie 2 lata bez formalnym, że tak powiem, państwie prawa, które ma swoją konstytucję, ma swoje zapisy, tam kodeks karny i tak dalej. A tutaj z naruszeniem wszystkich możliwych norm, tylko wyłącznie za to, że jest gość przeciwnikiem NATO, go zamknęli i są z siebie cholernie zadowoleni. I cisza medialna. Nie, ale A w sumie nie wiesz, spodziewałbym się po mediach niczego więcej. to bardzo dobrze, że o nim mówimy, bo to wiesz, no, my może no, niewiele jesteśmy w stanie tutaj zrobić, no, żeby go wypuścić czy coś, no ale no, tego typu rozmowa musi się odbyć na lewicy, że po prostu ludzie muszą ze sobą rozmawiać w sprawie Piskorskiego, zebrać się i dobra, no zróbmy coś razem. No. No, bo to jednak każda osoba, która no, czy krytykuje no, amerykański imperializm, czy krytykuje PiS, czy nie, no, ma obowiązek moralny odnieść się do tego. A jeśli nie chce poprzeć, niech da konkretny powód. Dlaczego? A moim zdaniem nie ma jakiejkolwiek możliwości, wiesz, nie można być lewicowcem i olać sprawę Piskorskiego, no po prostu. No jest to moralnie podejrzane. Więc po prostu. Wiesz, no, i nic mnie tak nie wkurza, jak ludzie, a no bo wiadomo, że on coś tam ma za uszami, no ale. Kurde. Jakby miał, to już by miał dawno postawione zarzuty, nie oszukujmy się. Państwo polskie nie przepuściłoby, prokuratura nie przepuściłaby okazji jakiegokolwiek dowalenia i wreszcie wyplątania się z tej kłopotliwej co najmniej sytuacji. A że nie ma. No wiesz, ja tam słyszałem jeszcze teorię Tyle. dotyczącą Leppera, że on tam ma jakieś dowody na to, że Lepper został zabity i że tutaj, no, że Lepper miał jakieś dowody w sprawie tych tajnych więzień CIA. I że jakby za to wykończyli Leppera i on chciał to ujawnić i to jest ta rzecz, no, za którą no, właściwie teraz jego wykończają. No. No ale wiesz, no. Mówię, te tajne więzienia CIA w Polsce to jest tajemnica Poliszynela. Niby nikt nikomu nic nie udowodnił, a i tak każdy dobrze wie, że były u nas w kraju takie miejsca zatrzymań, gdzie trafiali terroryści z Al-Kaidy albo tylko osoby jedynie podejrzane o terroryzm, a w rzeczywistości nie mające z nimi nic wspólnego. Były przetrzymywane, torturowane. Każdy o tym wie, ale nikt o tym nie mówi głośno. No. No, to jest jedna z tych spraw, która wyszła, to są pozytywy Unii Europejskiej, bo Lepper pierwszy raz powiedział o tym w parlamencie kilka lat przed swoją śmiercią,
Ale to było w ogóle no, olane, wyśmiane, coś tam wyśmiewali go. No bo on to faktycznie przedstawił w jakiś tam Nie. sposób Tak, ale wiesz, dosyć jak, dziwny, jeśli no. ludzie się rzucą, ja to widzę często, wiesz, na zasadzie, jak są to na przykład te lajki na Facebooku, że jak coś tam napisze coś głupiego, no, przez kilka minut nie ma żadnego lajka, nie ma nic. A później, jak ktoś się zdecyduje, to nagle, wiesz, lawina, wszyscy inni też tak. Więc jak z tym leperem to było tak, że wiesz, jak tam robili kampanię wyśmiewania lepera, to łatwo jest tak, wiesz, człowieka zniszczyć, zwłaszcza jeśli nie ma się swoich własnych mediów. No ale sprawa tych więzień, ona została ujawniona przez Unię Europejską. To Unia Europejska robiła w tej sprawie śledztwo i tam chyba Polska została skazana za to, czy coś, ale to nie ma co oczekiwać jakiejkolwiek sprawiedliwości tutaj od strony państwa polskiego. Tutaj istniała całkowita zmowa milczenia i to zmowa milczenia, no, trzeba tutaj dodać jeszcze no, cały ten kontekst, że no, w końcu te największe skurwysyństwo w polskiej polityce zagranicznej, no to robiła socjaldemokracja. To Pan jest. Miller, szanowny pan Miller, który jeździł się spotykać jeszcze w latach 90. z Ryszardem Kuklińskim w USA, jawnym zdrajcą państwa polskiego, a teraz nagle pośmiertnie odznaczanym i honorowanym. No, zresztą obserwujemy to na przykładzie powojennego podziemia zbrojnego faszystowskiego, które teraz też jest hołubione. A w 44, 5 i 6 zajmowało się głównie mordowaniem chłopów, którzy brali ziemię z reformy rolnej, miejscowych jakichś tam milicjantów czy członków PPR. No ale, no tak to. Czasy się zmieniają, zmienia się też optyka i bohaterowie wraz z nim. Ten, który kiedyś był państwowym zdrajcą i sprzedającym sekrety państwa polskiego Amerykanom, dzisiaj nagle okazuje się być bohaterem. Chociaż, co wiemy na przykład też już dzisiaj z odtajnionych dokumentów CIA, Polska, w Polsce było bodajże 10 głównych polskich miast przeznaczonych w razie konfliktu Waszyngtonu z Moskwą nuklearnego do zbombardowania przez ładunki nuklearne. To była między innymi Warszawa przeznaczona do likwidacji, Poznań, Kraków i chyba Gdańsk. No, ale dzisiaj oni nagle okazują się być naszymi przyjaciółmi, chociaż jeszcze 30 lat temu planowali faktyczną likwidację głównych polskich miast za pomocą broni nuklearnej. Ale wiesz, Zabawna no, sytuacja tutaj. jeszcze bardziej zabawna sytuacja była w Iraku, że w latach 80. wspierano Irak, a tuż zaraz zaczęto bombardować Irak, więc to nie trzeba 30 lat na taką wojnę. To można coś takiego zrobić błyskawicznie. Zresztą podobnie zrobiła Francja z Kaddafim, no. No I tak. tutaj wiesz, no. Ale ja mam jeszcze tutaj taki inny wątek dotyczący przyszłości. Wątek dotyczący mojego wieku, czy może naszego wieku. No, od 3 tygodni jestem szczęśliwym 35-latkiem. A to spowoduje, że mam w tej chwili nie tylko czynne, ale i bierne prawo wyborcze według Konstytucji Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej Polskiej. No i jakiś czas temu rzuciłem na kanale 100 lat października hasło właśnie kandydowania, wystawienia swojej własnej kandydatury w wyborach prezydenckich w roku 2020. Więc zasadniczy problem jest taki, że ja jestem osobą skazaną, co prawda zaocznie, ale jednak, więc nie wiem, czy oni w ogóle dopuściliby do takiej mojej kandydatury. Nie, po kilku latach twój Ale wyrok, zaciera się, tak? tak, możesz się zobaczyć, tak. No w każdym razie, no, gdybym miał startować, znaczy oczywiście, no, mogę powiedzieć, że tutaj obserwowałem 2 razy kampanię prezydencką we Francji. Za pierwszym razem obserwowałem to po prostu jako statysta, który nie rozumie języka francuskiego.
teraz już wszystko rozumiałem, więc tam słuchałem właśnie tych wypowiedzi Natalii Artur i między innymi tam zadali jej pytanie, a co ty tutaj właśnie, jak ty godzisz swój komunizm z urzędem prezydenckim, który jest skrajnie niedemokratyczny, to ona właśnie tam powiedziała, no, że jedną z pierwszych decyzji, jaką by ona tutaj miała, to właśnie rozwiązać w ogóle urząd prezydenta, że ona jest przeciwniczką takiego. Więc, ale jakby no, z mojej perspektywy to w ogóle nie jest jakby perspektywa, wiesz, wiadomo, że w Polsce to To nie tego. jest system prezydencki przede Tak, ale nie, no wszystkim. wiesz, no, nie ma co się w ogóle zastanawiać nad tym, co by było, gdybym został wybrany, bo wiadomo, że nigdy i tak nie zostanę wybrany, ale uważam, że no, że uczestnictwo w kampanii prezydenckiej, w wyborach, to jest coś, co no, do tej pory nigdy nie było komunisty w Polski w jakichkolwiek wyborach. No, po Po 89 otwartego 80, komunisty tak, nie nie. było. Jeśli by się ktoś inny pojawił, to ja oczywiście mogę się wycofać, no bo to nie jest żadna przyjemność wystartować w wyborach prezydenckich i być opluwany przez wszystkich kandydatów, przez wszystkich dziennikarzy, przez wszystkich tych i tak dalej, i tak dalej. No ale no, uważam, że coś takiego może być ogromnym ożywieniem dla polskich komunistów, gdyż no, jest tutaj, no, wiesz, no, jednak no, dostęp do telewizji, dyskusji na żywo i tak dalej, kiedy ma się jakieś tam, wiesz, coś do powiedzenia, kiedy ma się równocześnie alternatywne media. Bo to wiesz, jakbym robił taką kampanię prezydencką, to najpierw bym napisał ze dwie, trzy książki, jakąś tam krótką broszurkę prezentującą program, jakąś dłuższą książkę prezentującą w ogóle, czym jest komunizm w XXI wieku w Polsce i tak dalej, może coś jeszcze do tego. No ale oczywiście, no tak jak robiłem ten kanał 100 lat października, to kilka miesięcy ciężko pracowałem, w końcu kanał został zamknięty. Później straciłem na jakiś czas wenę. Więc tego typu, wiesz, to nie można robić non-stop, bo człowiek się po prostu no, załatwi. No. Ale wiesz, tak w czasie tak 3-4 miesięcy kampanii właśnie prezydenckiej, takiej non-stop aktywności, kiedy non-stop robisz kanał i non-stop wrzucasz filmy, robisz akcje, tu jednego dnia to, drugiego dnia to, żeby w końcu zebrać te 100 tysięcy podpisów, żeby występować, wiesz, tam w tych różnych debatach i tak dalej, no coś takiego, no, celem byłoby zebranie odpowiedniej grupy ludzi wokół właśnie no, kandydatury komunistycznej, wokół programu tego, który tam by był lansowany, żeby doprowadziło to do tego, że dobra, no, nawet w czasie wyborów można się wycofać, byleby z tego ulepić jakąś partię. Co ty o tym sądzisz? Prawdę mówiąc, na chwilę obecną nie widzę możliwości zebrania przez siłę otwarcie rewolucyjną, robotniczą czy komunistyczną w Polsce 100 tysięcy podpisów poparcia pod kandydaturą jednej osoby. Technicznie nie widzę takiej możliwości po prostu na chwilę obecną. Trzeba by do tego było niesamowitej ilości pracy i znacznie większej ilości osób niż faktycznie teraz dysponujemy do zbierania tych podpisów faktycznie, niż jesteśmy w stanie zorganizować. Natomiast oczywiście życzę powodzenia, no. Kto Nie, jak coś, to wiesz, ty możesz wtedy. Jakoś nie czuję się ambitny na Wiesz, siłach, żeby no, startować w znaczy takich możesz zostać wyborach. premierem w moim rządzie, O, no. co, co. Jakby jeszcze prezydent tworzył swój rząd, to tak, to może tak, ale no raczej nie to państwo, nie te procedury. Na chwilę obecną w Polsce widziałbym po prostu krok po kroku bardziej, że tak powiem, taktykę w stylu najpierw utworzyć partię robotniczą, do której rejestracji jest potrzebne wyłącznie 1000 podpisów, i to jest faktycznie realne na chwilę obecną.
A później na tej bazie rozwijać bazę członkowską i faktyczną komórkę aktywistów, która by w przyszłości była rzeczywiście fizycznie w stanie zebrać 100 tysięcy podpisów, bo to jest, nie oszukujmy się, to jest mnóstwo podpisów do zebrania w rzeczywistości. I tak bym to raczej widział. W sumie no już tak, jest prawie 2018 rok, to jest ledwo 2 lata. Nie, no ja wiem, ale ja tutaj wierzę w możliwości nowoczesnej propagandy, której polscy komuniści do tej pory nie robią, a która, no ja w każdym razie się uczę tej nowoczesnej propagandy. Mogę powiedzieć, że no, z prawie 250 filmików, jakie zrobiłem, jest przynajmniej jeden, który już prawie spełnią te tutaj kryteria nowoczesnej propagandy, czyli ten właśnie filmik no, 7 głównych grzechów kapitalizmu, czy jakoś tak. Tylko takich filmów jest za mało. Oczywiście on też był improwizowany, można go poprawić, czy coś, ale no, tego typu no, do tej pory no, to komuniści polscy całkowicie no, przespali no, nowoczesną propagandę, no więc trudno oczekiwać od tutaj wielkich sukcesów politycznych, jeśli propagandowo jesteśmy słabi, no ale jeśli propagandowo będziemy silni, to wiesz, no te wszystkie liczby tam, wiesz, no 100 tysięcy, 200 tysięcy, to nigdy wcześniej nie było takich możliwości, żeby komuniści mieli niezależne media. My nie ma co prawda niezależnych mediów komunistycznych, ale są niezależne media faszystowskie. I te niezależne media faszystowskie, jak tam patrzysz właśnie na może nie faszystowskie, ale weźmy tego Maxa Kolonkę. No. Kurde, no wiesz, gościu robi jakieś głupie filmiki, milion wyświetleń ma na niektórych. No. Wystawia tam jakieś internetowe petycje, kurde, zbiera 100 tysięcy, to on tak zbiera, wiesz. Więc tylko no oczywiście no jest tam jakiś no, inny target, no, te petycje. Chociaż tam była jedna petycja, pod którą ja bym się tam podpisać. To była petycja coś tam o ograniczenie kapitału niemieckiego w polskich mediach, czy co. No, w dupie można sobie pisać petycje. Tak, ale wiesz, to chodziło o to, że de facto, jeśli ktoś się deklaruje jako zwolennik wolnego rynku i kapitalizmu, a równocześnie nakłada taką, wiesz, no, odgórną dyrektywę, no, która, no, tutaj... Ogranicza wolność. No właśnie, ogranicza wolność przedsiębiorcy. No bo to jest to takie wydanie, to neokonserwatywne kapitału, ponieważ, no, jak wiemy, kapitaliści, podobnie zresztą jak komuniści, nie są jedną zgodną rodziną, która zawsze się zgadza w stosunku do każdej możliwej kwestii, więc też dlatego są prędzej czy później konflikty między samymi kapitalistami. No więc prędzej czy później się też pojawi konflikt między drobnymi kapitalistami, a wielkimi kapitalistami. Kapitalistami o tych, że tak powiem, konotacjach bardziej narodowych, faszystowskich, a tymi liberalnymi, neoliberalnymi, zwolennikami absolutnej wolności rynkowej, pod warunkiem, że sami mają oczywiście monopol rynkowy najczęściej. Nie, ale tutaj to jest jakby kwestia rywalizacji amerykańsko-niemieckiej. Rywalizacja amerykańsko-europejskiej, a Niemcy jako ten kraj no, rządzący... Dominujący w Europie. Tak. Dlatego Kolonko to tak podchwycił, no. Jakby to Amerykanie... Nie jest głównie zwolennikiem tej amerykańskiej dominacji, chyba, nie? No, obywatelem amerykańskim. No tak. Mówi z tym śmiesznym, udawanym nowojorskim akcentem, co jest naprawdę wręcz żenujące, jak się na dłużej posłucha. No ale... Ja. Taki sobie wybrał gimmick, taki sobie wybrał i masz. Ma do tego prawo. Dobra, to zakończymy. To chyba. No ja pierdolę. Ile?